Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Partia Aleksandra Griszczuka podpowie nam troszeczkę, jak grać gambit królewski. Przypomnę, że gambit królewski jest takim nieco romantycznym debiutem, ostrym, co może się podobać oczywiście i kibicom, i osobom, które preferują agresywny styl gry. I zapraszam serdecznie. Aleksander Griszczuk, moi drodzy, tylko jeszcze powiem króciutko, jest topowym szachistą świata, bardzo silny zawodnik. Pokaże nam tutaj właśnie, jak rozgrywać gambit królewski w jednej ze swoich partii. E4, tym ruchem się partia rozpoczęła. E5 oczywiście, F4, to już wiemy, że w ten sposób tutaj oddajemy pionka za próbę zdobycia silnego centrum, wyprowadzenia szybciej figur, no oczywiście ataku na króla przeciwnika. Czarne wybiły tego pionka na F4, no i Griszczuk postanawia zagrać skoczkiem na F3. Ruch, który jest stosowany w szachach najczęściej. I co dalej? Dalej tutaj czarne grają sobie posunięcie G5. Wydaje się to troszeczkę takim dziwnym oczywiście ruchem, gdyż psuje troszeczkę tutaj sobie może obóz dla przyszłej roszady, lecz w ostrym debiucie roszady zwykle no, nie muszą być potrzebne. Tutaj będzie się działo nieco, myślę, jeszcze lepiej i ciekawiej. Moi drodzy, w tym momencie białe zagrały H4. Ja powiem szczerze, że jakbym miał się zastanowić nad ruchem, jaki miałbym tu teraz wykonać, to bym wyprowadził sobie skoczka na C3 lub zagrał D4. I powiem Wam, że te ruchy byłyby całkiem w porządku. Lecz Griszczuk miał inne plany, zagrał posunięcie H4, żeby próbować od razu tego pionka zniszczyć. Jeżeli by tutaj na przykład czarnym zachciało się tego pionka obronić, to byśmy spokojnie tego pionka wybili i okazuje się, że nie można wybić na G5, bo ginie wieża. Typowe motywy, początkujący zawodnicy no, mogą w takie rzeczy jeszcze wpadać, takie pułapki, no trzeba się też ustrzec przed tym i dlatego też czarne zagrywają G4. Po ruchu G4, no atak jest na skoczka, więc trzeba wybrać jakiś tutaj plan gry. Mianowicie skoczek wędruje na E5. I ten skoczek spełnia takie ciekawe funkcje. Mianowicie chcemy próbować odbić na przykład pionka. Jeden z zamiarów. Druga opcja, no ten skoczek ma większą ochotę na zbicie pionka na F7, lecz no samodzielnie tego zrobić nie może, potrzebuje pomocy innego wojska. Mianowicie, no goniec jest na straży i za chwilę tutaj prawdopodobnie będzie próbował wejść na pole C4. W tym momencie skoczek zagrał na C6 i zauważmy, że czarne nie pozwalają za bardzo na to, żeby ten goniec tutaj ruszył, no bo ginie skoczek na E5, więc trzeba jakoś zareagować. I tutaj Griszczuk popisuje się naprawdę świetnym ruchem. Zresztą posunięcie rozwojowe, bardzo dobre, jest to ruch D4. Dzięki temu posunięciu zauważmy, skoczek jest broniony i otwiera nam się goniec i jest ok. W tym momencie skoczek wybił tego skoczka, pionek wybił, zdwojone pionki w centrum zwykle są słabymi pionkami, zdublowane pionki, lecz pamiętajmy, że pozycja jest nieco zwariowana, bo gdyby ta pozycja była dosyć sucha, czyli taka pozycyjna, to oczywiście pionki mogłyby być narażone na atak, ale pozycja jest dosyć ostra. Poza tym tutaj jeszcze zobaczcie, białe liczą na to, żeby zbić za chwilę pionka na F4. Czarne zagrały w tej partii D6. No próba taka właśnie tutaj wymiany tego pionka i spotkały się z ciekawą odpowiedzią, mianowicie no dosyć prostą chyba. Goniec zbił na F4 i tutaj goniec zagrał na G7. Próba mocnego tutaj atakowania pionka w centrum. Griszczuk teraz zastawił ciekawą pułapkę na przeciwniku. Mianowicie zagrał gońcem na C4. To już jest kolejna figura, która wychodzi do ataku, co jest dobrym pomysłem jak najbardziej, bo jeszcze przy okazji jest opcja na zrobienie roszady. W tym momencie pionek wybił na E5. Ciekawy jestem, czy dostrzegacie teraz tę pułapkę, którą można wykonać. Jest to posunięcie goniec na F7. Tak w partii było, moi drodzy. O co chodzi? Nie można oczywiście wybić, bo tracimy hetmana. Jeden kolejny motyw tutaj właśnie w naszym repertuarze i po tym posunięciu absolutnie król musi ruszyć na E7. Griszczuk w tym momencie, zobaczcie, że wiszą mu dwie figury, a w zasadzie tu jeszcze jest opcja na wymianę hetmana, więc jakoś tu przeciwnik, znaczy jakoś tu Griszczuk musi sobie poradzić, czyli białe. Bardzo ważne posunięcia
są, znaczy dobre i ważne, to są posunięcia wtrącone. I właśnie tutaj goniec ucieka od ataku pionka i daje szacha na G5. Bardzo ładny ruch. Zauważcie, że nie może król się znowu nigdzie poruszyć, bo tutaj hetman cały czas wisi. No więc należy się zasłonić skoczkiem. Jeżeli na przykład goniec by się zasłonił, to nic się strasznego tutaj dla białych nie dzieje, bo pionek zawsze broni tego gońca i nie trzeba się zajmować tym gońcem przez chwilę. Skoczek zagrał jednak na F6. No i Griszczuk postanowił, że nie może wymienić hetmanów w momencie, gdy atakuje króla przeciwnika. Zobaczcie, że ten król już jest zderoszowany i jest narażony na atak. To związanie tutaj jest niezwykle niebezpieczne. Griszczuk postanawia zagrać gońcem na D5. Goniec na D5 jest nietykalny, absolutnie nie można go jeszcze zbić. No i właśnie, wymiana hetmanów została zażegnana i tutaj na szczęście hetman ma opcję potem atakować przeciwnika, lecz czarne zagrały C6 i nie dają tutaj wytchnienia białym. No i teraz pytanie, czy ten goniec ma odejść, czy nie? Otóż okazuje się, że tutaj białe miały wszystko przygotowane i zagrały skoczkiem na C3. Zauważmy, że takie bicie teraz na D5 może się wiązać z katastrofą dla czarnych, gdyż skoczek bije na D5. No i tak, no jeżeli król przejdzie na F7, możemy próbować zrobić nawet roszadę i ta wieża tutaj, wyobraźmy sobie, jeszcze bardziej wzmocni atak na skoczka F6. Pozycja byłaby opłakana razem z atakiem i byśmy odebrali tutaj figurę przeciwnikowi. No a powiedzmy po król E8 dalej możemy robić roszadę i próbować właśnie w sposób aktywny, figurowo atakować przeciwnika. Ciężkie tutaj zadanie obronne ze strony czarnych mogłoby być, dlatego też czarne nie decydują się na taki ruch i grają sobie H6. No w tym momencie oczywiście jest to ruch uzasadniony, ta figura jest niezwykle niebezpieczna dla czarnych, dlatego też trzeba ją przegonić w ten sposób. No i goniec wybił skoczka na F6. Goniec wybił na F6 i kolejny piękny ruch, moi drodzy, roszada. Cały czas gramy z tym samym schematem, mianowicie jeżeli tutaj pionek nam wybije gońca, to zbijamy z szachem i odbijamy tutaj gońca, dlatego że skoczek atakuje i wieża. Goniec zagrał na E6 w tym momencie i teraz następuje naprawdę piękny strzał tutaj w stronę czarnych. No to już jest poziom naprawdę światowy. Tutaj Aleksander Griszczuk naprawdę wie, co robi. No bo zwykle tutaj, jakbyśmy mieli taką sytuację, to prawdopodobnie byśmy albo wymienili, albo byśmy wrócili gońcem na B3 i byśmy, no, że tak powiem, byśmy mieli równą pozycję, bo w pionkach i w figurach jest równo. Lecz Griszczuk postanawia zamieszać w kotle bardzo mocno i robi takie posunięcie. Moi drodzy, taktyka. To jest właśnie taktyka, której staramy się uczyć. O co chodzi? Przede wszystkim po biciu na F6, a tak też w partii nastąpiło, trzeba próbować jakoś atakować tego króla, no bo jak już oddamy wieżę, czyli poświęcimy jakość, to starajmy się tego króla tutaj ukarać. Hetman zagrał na F1 z atakiem na króla, król E7. No właśnie, i teraz już się pojawia pytanie, co zrobić, bo to znowu jest na pozór trudne tak naprawdę. Okazuje się, że wybić na E6 można i tutaj grozi mat. No prawie mat w dwóch ruchach. To w zasadzie ten ruch już by wygrywał, jeżeli byłby ruch białych. No król jeszcze ma ucieczkę, ale tutaj wieża D1, ginie hetman i tak dalej. No i teraz tak, jeżeli król by wybił tego gońca, tak w partii nie było, ale jeżeli tak by się stało, to hetman by wskoczył do środka, do króla. Król na przykład na E7 za dużego wyboru nie było i można by było tego króla bardzo męczyć. Jeżeli król pójdzie w tę stronę, wieża wchodzi na F1 i tam są groźby matowe. Cały czas szachujemy, króla matujemy, a jeżeli król pójdzie w tę stronę, no to wieża zagrywa na D1 i zyskujemy hetmana za wieżę z jednoczesną wygraną pozycją w materiale zdecydowanie. Po tym posunięciu czarne postanowiły wtrącić ruch hetman na D4. Po tym zagraniu król oczywiście ucieka na H1, absolutnie się nie zasłaniamy, nie wymieniamy hetmanów. Król wybił na E6.
Dokładnie. No bo na przykład jakby czarne chciały jeszcze wtrącić na f8 wieżę, to goniec ładnie tutaj się zasłania na f5. Przewaga białych byłaby znacząca, gdyż dwie lekkie figury są zdecydowanie lepsze od wieży, szczególnie w tej sytuacji. No cóż, król tutaj wybił i wieża zagrała na d1. Bardzo ładny ruch, ta wieża będzie bardzo aktywna, nie pozwoli królowi uciec tutaj w lewą stronę. Wieża zagrała z a na f8, wtrącone posunięcie. Przepraszam, wieża z a na f8, zagrałem wieżą z h na f8, hetman na e2 i teraz, no właśnie, teraz pojawia się problem, bo jak odejdzie gdziekolwiek hetman, to hetman zbija tutaj na g4 i wplątuje się w całą akcję wieżyczka, dając tutaj praktycznie mata przeciwnikowi. Dlatego też czarne postanowiły zagrać g3. Dziwny ruch na pozór, ale jednak można jeszcze wpaść w pewny rodzaj pułapki, bo no, zdobywamy hetmana. Oczywiście hetmana wziąć trzeba. I teraz pojawia się problem czasami taki, że ta tutaj wieża ma czasami opcję wejścia na f1 dania mata. Król stoi w takiej małej siatce matowej, ale na szczęście pamiętajmy, hetman broni. No i teraz Griszczuk w bardzo sprytny sposób to wszystko rozwiązuje. Mianowicie zagrywa hetmanem na g4. Jest to nieco ryzykowne posunięcie, gdyż wisi tu skoczek i grozi mat, więc trzeba się jakoś bronić. Król zagrał na e7, darmowy szach na g7, król e6 i skoczek na e2. Zauważcie, po takim posunięciu skoczek broni króla, więc jest dobrze. Ale jest wtrącony ruch kolejny, wieża na g8. I hetman zbija pionka, ale jest wieża f6. Jak się bronić? Ostateczność to prawdopodobnie hetman c1, lecz posunięcie skoczek d4 załatwia sprawę tutaj bez problemu, z tego względu, że tutaj powiedzmy, jak król odejdzie, no powiedzmy na f7, no to możemy dać szacha, zasłonić potem na f3 dojście do króla. Jeżeli król e7, to możemy zagrać skoczkiem na f5, po prostu zasłonić tutaj wieżę z f6 i partię spokojnie wygrać. Czarne w tym momencie się poddały, gambit królewski jest po stronie białych. No białe osiągnęły sukces w tej partii. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. No i cóż, życzę powodzenia. Grajmy ostre szachy, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.